Annuncio bobis gaudium magnum. Abemus papam. Tajemnica stworzenia. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 8 stycznia 1986 roku. Z rozważań nad własnym życiem, jakie człowiek każdej epoki musi nieuchronnie przeprowadzić, wyłaniają się na tarczywie dwa pytania, będące jakby echem głosu samego Boga Jak powstał świat? W jakim podąża kierunku? Podczas gdy drugie pytanie dotyczy tego, co ostatecznie czeka nas w przyszłości, czyli definitywnej mety, pierwsze, równie istotne, odnosi się do początku świata i człowieka. Jest coś zadziwiającego w tym, jak wielkie zainteresowanie wzbudza problem początku świata. Chodzi nie tylko o to, by dowiedzieć się kiedy i jak, w sensie materialnym, powstał wszechświat i pojawił się człowiek. Ile raczej o sens tego początku, o to czy jest on dziełem przypadku, ślepego przeznaczenia, czy też kryje się za nim transcendentny byt, rozumny i dobry, nazywany Bogiem. W świecie istnieje zło i człowiek doświadczający go nie może nie zastanowić się nad jego pochodzeniem, nad tym, kto jest za nie odpowiedzialny i czy istnieje nadzieja. Na wyzwolenie. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Pyta psalmista, patrząc z zachwytem na dzieło stworzenia. Pytanie dotyczące stworzenia rodzi się w umyśle każdego człowieka, tak prostego jak uczonego. Można powiedzieć, że współczesna nauka powstała w ścisłym powiązaniu z biblijną prawdą o stworzeniu nawet jeśli nie zawsze pozostawała z nią w idealnej harmonii. Dziś, gdy została lepiej wyjaśniona kwestia wzajemnych stosunków pomiędzy prawdą naukową i religijną, bardzo wielu uczonych, choć słusznie podnosi niebagatelne problemy związane np. z teorią ewolucji żywych organizmów, a zwłaszcza człowieka, lub z immanentną celowością przemian zachodzących we wszechświecie, to w coraz większym stopniu podziela i darzy coraz większym szacunkiem to, co na temat stworzenia mówi wiara chrześcijańska. W ten sposób otwiera się przestrzeń dla pożytecznego dialogu pomiędzy dwojakim podejściem do rzeczywistości świata i człowieka, które pomimo lojalnie uznawanej odmienności w głębszej swej warstwie zgodne są co do tego samego człowieka, który został stworzony jak czytamy na pierwszych stronach Biblii, na obraz Boży, a więc jako rozumny i inteligentny Pan świata. My, chrześcijanie, możemy też przyznać z głębokim zdumieniem przy zachowaniu należytej postawy krytycznej, że wszystkie religie świata, począwszy od najstarszych, które już zanikły, po te, które dziś istnieją na ziemskim globie, poszukują odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji. Czym jest człowiek? Jaki jest sens i cel naszego życia? Co jest dobrem? A co grzechem? Jakie jest źródło i jaki cel cierpienia? Skąd bierzemy początek i gdzie dążymy? Idąc śladem Soboru Watykańskiego II i jego deklaracji na temat stosunków Kościoła z religiami niechrześcijańskimi, stwierdzamy. Że Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte, bowiem nierzadko odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Z drugiej zaś strony, wizja biblijno-chrześcijańska zawiera wizję początków wszechświata i dziejów, a zwłaszcza człowieka, tak niezaprzeczalnie wielką, ożywczą i oryginalną, która przez ponad dwadzieścia stuleci odgrywała ogromną rolę w formacji duchowej, moralnej i kulturalnej, że żaden duszpasterz ani katecheta nie może zaniedbać obowiązku wyraźnego przedstawiania jej, przynajmniej w sposób zwięzły. W tym, co odnosi się do aktu stworzenia, objawienie chrześcijańskie jest niezwykle bogate, co stanowi niemały i wzruszający dowód miłości Boga, który w najbardziej dręczących kwestiach ludzkiego istnienia, to jest w kwestii jego pochodzenia i przeznaczenia, pragnął być obecny poprzez swoje słowo, zawsze żywe i konsekwentne, nawet jeśli realizuje się ono w różnorodności wyrażeń kulturowych. I tak Biblia otwiera się na absolut w pierwszym, a potem w drugim opisie stworzenia, gdzie początek wszystkiego, rzeczy, życia człowieka, wywodzi się od Boga. I splata z innym, bolesnym wątkiem o początku grzechu i zła, który tym razem jest dziełem człowieka, dokonanym nie bez pokusy szatana. Jednakże Bóg nie opuszcza swoich stworzeń, pojawia się iskierka nadziei skierowanej ku przyszłości nowego stworzenia, wyzwolonego od zła. Jest to tak zwana protoewangelia. Te trzy wątki, stwórcze i pozytywne dzieło Boga. Bunt człowieka oraz dana już na początku przez Boga obietnica nowego świata, stanowią osnowę dziejów zbawienia, na której opiera się cała treść chrześcijańskiej wiary w stworzenie. Podczas gdy w przyszłych katechezach o stworzeniu zajmiemy się Pismem Świętym, stanowiącym zasadnicze źródło, obecnie chciałbym przypomnieć wielką tradycję Kościoła, wyrażającą się przede wszystkim, w wypowiedziach soborów i zwyczajnego magisterium, a także w pełnych pasji, przejmujących refleksjach wielu teologów i myślicieli chrześcijańskich. Podczas kolejnych etapów Katechezy o stworzeniu zajmiemy się przede wszystkim owym zdumiewającym wydarzeniem, tak jak wyznajemy na początku kredo, czyli symbolu apostolskiego wierzę w Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Zastanowimy się nad tajemnicą całej stworzonej rzeczywistości, powołanej do życia z niczego, wspólnie podziwiając wszechmoc Boga i radosną niespodziankę, jaką jest ten przypadkowy świat istniejący za sprawą Jego wszechmocy. Przekonamy się, że stworzenie jest dziełem miłości Trójcy Świętej i objawieniem jej chwały. Nie odbiera to jednak rzeczom stworzonym ich prawowitej niezależności. Wręcz przeciwnie, potwierdza ją. Szczególną uwagę poświęcimy człowiekowi, będącemu centrum wszechświata, jako temu, który jest obrazem Boga, istotą duchową i cielesną, podmiotem świadomości i wolności. W przyszłości omówimy inne tematy, które pomogą nam zagłębić się we wspaniałe wydarzenie stworzenia, a przede wszystkim w tajemnice panowania Boga nad światem. Jego wszechwiedzy i opatrzności, oraz odpowiedzieć na pytanie: Jak w świetle wiernej miłości Bożej, jawi się kojące rozwiązanie tajemnicy zła. Gdy Bóg ukazał Hiobowi swą boską, stwórczą moc, Hiob odpowiedział panu słowami: Wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Oby te rozważania nad stworzeniem pozwoliły nam dostrzec, że w akcie stworzenia świata i człowieka Bóg zawarł pierwsze powszechne świadectwo swej potężnej miłości, pierwsze proroctwo w dziejach naszego zbawienia. Jest to pierwsza audiencja generalna w roku pańskim 1986. Na początku roku pragnę złożyć życzenia wszystkim obecnym tutaj pielgrzymom. A także wszystkim moim rodakom. Początek podobnie zresztą jak i koniec ostatni dzień Starego Roku, które człowiek sobie odwiecznie zadaje: skąd i dokąd? Pytanie o początek i pytanie o ostateczny cel o przeznaczenie człowieka. Na te pytania odpowiada nam wiara. Przede wszystkim w pierwszych słowach symbolu apostolskiego, składu apostolskiego, wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. A więc prawda objawiona o stworzeniu jest tą pierwszą prawdą naszej wiary, pierwszą i podstawową prawdą o Bogu. Bóg Ojciec Wszechmogący, Stworzyciel Nieba i Ziemi. Wszystkie dalsze artykuły wiary na tym pierwszym się opierają. Prawda ta jest prawdą wiary, spotyka się jednak z człowiekiem rozumnym, i na obszarze ludzkiego myślenia pojawiły się różne w ciągu dziejów ustosunkowania do tej prawdy w czasach dalszych i bliższych i współczesnych. Można powiedzieć, że w stosunku do prawdy religijnej o powstaniu świata, czyli o stworzeniu świata przez Boga, w stosunku do tej prawdy religijnej. Uczeni wielokrotnie wysuwali różne zastrzeżenia i wątpliwości, i dzisiaj mają także różne pytania. Równocześnie jednak obserwujemy, że na terenie świata nauki jest jak gdyby większe zrozumienie, większe poszanowanie, przynajmniej dla tej religijnej prawdy, która tłumaczy początek wszystkiego, co istnieje świata i człowieka. Jest to wszystko związane z tym pytaniem podstawowym. Która nie przestaje nurtować ludzkości na przestrzeni dziejów i pokoleń, pytanie skąd i dokąd. Trzeba stwierdzić, że sobór watykański II uczynił to w swoim dokumencie o religiach pozachrześcijańskich, stwierdzając, że różne religie starały się i wciąż się starają na te właśnie podstawowe pytania dawać odpowiedź. I tenże sam dokument soboru watykańskiego II. Podkreśla, że jeżeli w tej odpowiedzi dawanej przez różne religie jest jakieś ziarno prawdy, to my do tego odnosimy się z całym szacunkiem, ustosunkowujemy się jak najbardziej pozytywnie, tak jak do wszystkiego, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Jednakże staramy się przede wszystkim zgłębić naszą własną wiarę. Co to znaczy, że Bóg stworzył? Co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem? Co to znaczy, że świat jest stworzeniem Bożym, że człowiek jest stworzeniem Bożym? To są pytania pierwsze i pismo święte też zaraz na początku daje na nie odpowiedź. Rozpoczyna się bowiem od Księgi Rodzaju, a Księga Rodzaju od opisu stworzenia świata i człowieka w świecie. Będziemy starali się w ciągu następnych kateches tę właśnie podstawową prawdę wiary coraz bardziej pogłębiać. Będziemy się poruszać przez jakiś czas w naszych środowych Katechezach, w obrębie tych właśnie słów wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. Niech też ta prawda będzie dla was, drodzy bracia moi rodacy, oparciem w waszym myśleniu o świecie i o człowieku, to znaczy o sobie. Jest to prawda, która rozświeca mroki ciemności odnośnie początku wszystkiego. Ale także i mroki przyszłości odnośnie przeznaczenia wszystkiego. Jeżeli bowiem wszystko w Bogu ma swój początek, to w Bogu ma też swój kres, swoje ostateczne przeznaczenie. I to pomimo wszystkich doświadczeń i cierpień, jakie życie niesie z sobą, rzuca na to nasze ludzkie życie wielkie, nadludzkie, nadprzyrodzone światło. Życzę wam, żebyście chodzili w tym świetle i żeby dni, tygodnie i miesiące tego roku, który się rozpoczyna, były tym światłem prowadzone. Łatwiej się dzieł, piję z tu, noem tu, adlenija treniuntu, I tworzyła słupaczki. Circuit sì, in cielo e in terra. Fanno il nostro quotidiano, danno bisogno di essere. E dimittano viste vita nostra. Circuitano sì, i nostri mittimuli, dimittono i nostri. E tre noci induca in tentazione.